Bardzo silny rywal, bardzo dobre przetarcie przed ligą, bardzo wysoka jakość przeciwnika i wysokie tempo grania naszego rywala, co spowodowało, że od początku mieliśmy bardzo duże problemy. Dużo pressingu Żargielisa, ale do tego też grania w piłkę i wychodzenia z pressingu zakładanego przez nas. I gdzieś tam błędy popełniane były indywidualne poprzez pressing przeciwnika i szybko stracone bramki. Ale później z biegiem czasu uważam, że coraz lepiej wyglądaliśmy, łapaliśmy rytm, zdobywaliśmy teren, sytuację i w pressingu już lepiej wyglądaliśmy i Żargielis miał problemy wychodzić z własnej połowy wtedy, kiedy ten pressing zakładaliśmy. Także są też duże pozytywy z tego sparingu. Oczywiście kapitalny materiał do analizy, do wyciągania wniosków i na pewno spożytkujemy to na najbliższe 2 tygodnie przed ligą. Zamknęliśmy 6. tydzień tych najcięższych przygotowań. Teraz mamy 2 tygodnie, mniejsza ilość zajęć, dużo szybkości i łapania tej, kolokwialnie mówiąc, świeżości do grania na bardzo dużej intensywności w lidze i na pewno chłopcy będą dobrze funkcjonować fizycznie w lidze. Żargielis za tydzień gra i dzisiaj to było widać od początku, że jednak te 2 tygodnie są przed nami. Myślę, że na dobrą organizację gry, na dobre granie w piłkę i na walkę o zwycięstwo, bo chcemy zwyciężać w każdym meczu, a to już będzie tydzień przed ligą i chcemy napędzać się zwycięstwem na inaugurację w Łęcznej. No zdecydowanie był to najlepszy rywal z tych wszystkich, co graliśmy. No, zawiódł nas troszeczkę pressing. No generalnie jako drużyna wydaje mi się, że to nie był nasz najlepszy mecz. Zaskoczyli nas, ewidentnie nas zaskoczyli, siedli na nas wysoko. My też troszeczkę pierwsze 10-15 minut pogubiliśmy się. Później to było w miarę poukładane, ale nie wyszedł nam ten mecz zdecydowanie.